Prowadzisz firmę usługową, która jest bardzo mocno oparta o Twoje know-how i Ciebie samego, natomiast czujesz, że chciałbyś pracować mniej i zarabiać więcej. W tym wideo podzielę się z Tobą 4 najczęściej popełnianymi błędami, które obserwuję w firmach usługowych, które sprawczy nie są również przypadkiem Twojej firmy. Cześć, nazywam się Basia Piasek, witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się z Tobą najlepszymi praktykami z wieloletniego doświadczenia budowania biznesu, sprzedaży, tak abyś faktycznie miał dochodową firmę i czas na życie. W momencie, kiedy obserwuję to, w jaki sposób firmy usługowe się promują, od razu wezmę przykład jednej z firm, gdzie osoba ma świetne doświadczenie, kilkanaście lat siedziała w branży, zajmowała się tymi obszarami, które zaczęła teraz dostarczać na rynku do mniejszych przedsiębiorców, budując swoją własną firmę usługową. Natomiast jak popatrzyłam, bo przyszła do mnie, kurczę, Basia, mega dużo wysiłku wkładam, wiem, że jak już pracuję z klientem, jak już z nim rozmawiam, to de facto on jest mega zadowolony, ale największy problem, to co mi sprawia, to to, żeby faktycznie dotrzeć do tego klienta, ja bym zrozumiał, że to, co dla niego mam, może mu faktycznie pomóc w jego bolączkach. To jest akurat osoba, która zajmuje się setupowaniem, czyli układaniem zespołu, dobieraniem odpowiednich osób do zespołu, patrząc na silne kompetencje właściciela i tego, czego brakuje firmie, żeby ona płynnie działała. I pierwsza rzecz, którą ja zrobiłam, to spojrzałam na jej stronę główną i powiedziałam, ok, pokaż mi, jak wygląda Twoja strona i w jaki sposób dzisiaj pozyskujesz klientów. Okazuje się, że jak popatrzyłam, jak jej strona faktycznie wygląda, to jest standard, który najczęściej jest widoczny na rynku, mianowicie jest jakiś opis, czym się zajmuje, o osobie, jest zakładki, usługi, jakie świadczę i za każdym razem od strony głównej czy poszczególnych zakładek tej strony, to w jaki sposób ta osoba chce zaangażować tego potencjalnego klienta, to jest formularz kontaktowy, wypełnij formularz kontaktowy, skontaktuję się z Tobą. I teraz ja wtedy zadaję pytanie, ok, a powiedz mi, ile realnie faktycznie osób wchodzą na tą Twoją stronę, czy w ogóle to liczysz, ile osób wchodzi na tą Twoją stronę jako unikalni użytkownicy i ile z nich procentowo wypełnia ten formularz kontaktowy. Bo realnie okazuje się, że żeby klient wypełniał ten formularz kontaktowy, on musi już być bardzo świadomy tego, że on chce z Tobą współpracować, bo pamiętaj, że ludzie nie chcą wchodzić w interakcję, w której będą czuli, że ktoś się do czegoś namawia, przekonuje, a jeżeli już wypełni formularz kontaktowy, to on musi już być bardzo blisko decyzji zakupowej, gdzie często nie jest, tylko rozpoznaje dopiero teren. Więc jest pierwszy, bardzo częsty błąd popełniany, to jak jest zbudowana ta strona i czego ta strona faktycznie od tego konsumenta, potencjalnego klienta chce i w jaką podróż chce go zabrać, zanim stanie się klientem Twoich usług. Drugi bardzo częsty błąd, który obserwuję w firmach usługowych, to jest sposób pozyskiwania klienta i co jest takim głównym priorytetem pozyskiwania tych klientów. Okazuje się, że szczególnie firmy docierające do klientów biznesowych stawiają najczęściej na pozyskanie klienta poprzez działanie na zimno. Czyli jak policzysz sobie, ile czasu inwestujesz w to, żeby rozpocząć kontakt z klientem, znaleźć do niego kontakt, przekonać go, że z tobą porozmawiał, później ponieważ sam cię projektownie nie szukał, to ile czasu jest inwestowane w to, żeby tą decyzję zakupową faktycznie podjął, to okazuje się, że to jest minimum kilkanaście, czasami nawet kilkadziesiąt interakcji rozciągniętych w czasie i sumarycznie będących bardzo dużą inwestycją czasowo. Co okazuje się, że szczególnie w usługach, które są oparte o Twój know-how, to jest jeden z najwolniejszych sposobów pozyskiwania klienta. Ja nie mówię, że on totalnie nie powinien być stosowany, ale on powinien być komplementarny do innych taktyk, które spowodują, że klient sam proaktywnie do Ciebie będzie przychodził, czy to będzie duża korporacja, czy mały przedsiębiorca, czy klient indywidualny. Trzeci bardzo częsty błąd, który obserwuję w właśnie firmach usługowych, to jest brak właściwego modelu wykorzystywania tak zwanej marki osobistej. Czym jest realnie marka osobista? Marka osobista jest to budowanie wizerunku Twojej marki w oparciu o Ciebie jako twarz marki, Twoje know-how, które może być oparte na Tobie, ale również być uzupełnione przez pracowników Twojego zespołu. To, co widzę najczęściej u właścicieli, którzy są już świadomi, że powinni produkować tak zwane treści, czy to na podcaście, czy może na YouTubie, czy może na LinkedInie, w zależności od tego, gdzie jest ta Twoja grupa docelowa, czy może Instagram, czy może Facebook, to okazuje się, że zaczynają inwestować czas w produkcję tych treści, poświęcają dużo czasu, a później są rozczarowani po pierwszych tygodniach czy pierwszych miesiącach działania, że taki wysiłek czasowy jest totalnie nieadekwatny do liczby klientów, która przychodzi. I okazuje się, że de facto w ogóle, co poruszam w jednym z moich innych wideo, w ogóle nie inwestują w tak zwaną reklamę, która jest reklamą jeszcze bez powiedzenia hej, kup tu i to, albo weź tutaj, zapisz się na rozmowę ze mną albo z moim sprzedawcą, tylko zamiast tego jest tak zwana inwestycja pieniędzy w reklamę posta, wpisu, odcinka, który tylko i wyłącznie daje wartość, tylko i wyłącznie wskazuje, jak rozwiązać poszczególne problemy. Od razu mi się przypomina
jeden z naszych klientów w branży prawniczej, który zaczął de facto właśnie nagrywać wideo akurat na YouTubie na temat tego obszaru prawniczego, którym on się zajmuje i zaczął świadomie właśnie inwestować, bo to zrozumiał, inwestować właśnie pieniądze w to, żeby podpromować to wideo do szerszego grona potencjalnych klientów, aby więcej osób mogło go zobaczyć. I ta godzina czy pół godziny zainwestowałeś w jeden odcinek czy w jedną treść, którą stworzyłeś, może kilka razy ciężej dla Ciebie już pracować. I w ten sposób dochodzimy do czwartego, jednego z największych problemów, które obserwuję właśnie na rynku, czyli podsumujmy sobie te wszystkie błędy, które są popełniane. Powiedzieliśmy na samym początku o błędzie w postaci tego, jak wygląda strona marki, usługodawcy, tej firmy, która zajmuje się usługami, która prowadzi do formularza kontaktowego. Ten formularz kontaktowy jest przez bardzo mało osób wypełniany i właśnie ten czwarty błąd połączony jest z tym, że zamiast na samym początku dać możliwość się poznać, dać możliwość zbudowania zaufania w stosunku do marki, od razu chcemy, żeby ta osoba ten formularz kontaktowy wypełniała. Zamiast tego, jeżeli już zaczynamy budować markę osobistą, wypełniamy tą naszą przestrzeń, czy Facebooka, czy LinkedIna treściami, to w kolejnych krokach powinniśmy zaproponować i dać możliwość klientowi skorzystania z naszego na przykład tańszego produktu, który jest produktem automatycznym albo pobieranym nieodpłatnie, a dopiero potem produktem płatnym, który daje możliwość poznania nas, naszej marki, naszego know-how, zanim de facto będziemy chcieli, żeby ta osoba wydała u nas więcej pieniędzy, czy to będą tysiące, czy kilkanaście tysięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy, w zależności od tego, ile warte są faktycznie Twoje usługi. Nawet jeżeli Twoje usługi są na przykład za kilkaset złotych, ale wie, że taka osoba powinna minimum kilkanaście, czy kilka razy, czy może z 10 razy do Ciebie przyjść, żeby mieć efekty, no to sumarycznie ta inwestycja jest większa. Ten czwarty największy błąd to jest brak wykorzystania właśnie modelu tańszych produktów, nieodpłatnych produktów w procesie budowania zaufania, a zamiast tego bardzo szybkie strzelanie w klienta to, żeby po prostu kupił od razu nasze droższe usługi, na co on najczęściej w tym momencie nie jest gotowy. Ja o tym będę mówiła bardzo szeroko, od krok po kroku, pokazując, jak całościowo to zorganizować, cały proces od interakcji, czy to na naszej stronie, czy na naszych mediach społecznościowych, czy na naszym podcaście, jak przeprowadzić bardzo zwinnie ten cały proces, aby zwiększyć liczbę pozyskiwanych klientów z dużo mniejszą inwestycją Twojego czasu w ten proces pozyskiwania klientów na wydarzeniu Dochodowa Firma, które będzie już niedługo, więc koniecznie sprawdź link pod wideo, również powinien się wyświetlić w tym momencie na wideo, gdzie pokazuję cały proces od A do Z w ciągu jednego dnia, jak możesz go zaaplikować w firmie usługowej, konsultingowej, czy tej, którą opierasz na marce osobistej, tak aby maksymalizować dochody dużo mniejszym wysiłkiem czasowym i mniejszym wysiłkiem Twojej pracy, tak żeby ta firma faktycznie była bardzo wysoko zyskowna i dawała Ci ten styl życia, o który Ci od samego początku chodziło. Koniecznie czekam na komentarz pod tym wideo od Ciebie, żebyś dał mi znać, które z tych punktów faktycznie widzisz u siebie i planujesz je zmienić, tak żebyś mógł dużo lepiej wykorzystywać swój czas i dużo większe dochody do firmy generować, a ja tymczasem zapraszam Cię do kolejnego wideo, które jest również poświęcone tematyce branży usługowej, więc koniecznie zasubskrybuj kanał i do zobaczenia w kolejnym wideo.